Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że na swoim profilu na portalu X Fundacja Zakres, która w swojej działalności skupia się na ludności i historii dawnych Kresów Wschodnich Polski, poinformowała, że Empik i Allegro uczestniczą w sprzedaży produktów z symboliką UPA i banderowców. Przy całym naszym wsparciu dla wojny obronnej, jaka ma miejsce na wschodzie wobec rosyjskiej agresji, nie zgadzamy się jednocześnie na propagowanie wskazanej symboliki w naszej ojczyźnie i sprowadzanie jej do roli popkulturowej. Jako fundacja wspierająca polskich seniorów na Kresach jesteśmy oburzeni, że produkty pojawiły się w ofercie polskich firm, napisano w twecie. I z tego co wiem, to po aferze, jaka wybuchła w sieci, produkt wycofano ze sprzedaży. No i takie oburzenie jest chyba w pełni zrozumiałe, tak? No bo zdajemy sobie sprawę, że propagowanie czy gloryfikowanie, prawda, czy traktowanie właśnie na przykład Stepana Bandery jako ikony popkulturowej na Ukrainie się zdarza, ale chyba nie powinniśmy się zgadzać, żeby tego typu rzeczy były przenoszone do naszej przestrzeni publicznej. No ale, co bardzo istotne w tej całej sytuacji, jak internauci, którzy zainteresowali się tą sprawą, doszli do informacji, że firma, która oferuje wspomniane produkty za pośrednictwem Empika i Allegro, to podmiot zarejestrowany na Cyprze, prowadzony przez Rosjan, co udało się potwierdzić przez ich profile na LinkedIn. Czyli wiecie, poduszki ze Stefanem Banderą w Polsce nie są sprzedawane przez żadnych ukraińskich nacjonalistów, tylko sprzedają je Rosjanie. Jak sądzicie, dlaczego oni to robią? Z powodów biznesowych? W sensie uznali, że opłaca się to robić? No bo zastanówcie się, ja rozumiem, że istnieją Ukraińcy, którzy pewnie chcieliby takie coś mieć, ale jak sądzicie, ilu ich jest w Polsce, żeby dało się ekonomicznie uzasadnić sprzedaż takiego produktu tutaj? Czy może bardziej prawdopodobnym jest, że celem, że targetem tej sprzedaży właśnie nie są potencjalni klienci, którzy by kupili tę poduszkę, tylko Polacy, którzy widząc coś takiego są gotowi oburzać się w pierwszej kolejności pewnie na Ukraińców za to, że taka poduszka jest sprzedawana. No i wiecie, tak jak mówiłem, no, oburzenie na pojawianie się takich symboli w przestrzeni publicznej jest całkowicie zrozumiałe, no ale warto zadawać sobie pytanie, czy to jest gdzieś tam negatywny element jakiegoś tam ukraińskiego nacjonalizmu, który tutaj przecieka, czy tak jak tutaj, to są po prostu Rosjanie sprzedający ten element najprawdopodobniej celowo po to, żeby robić tutaj dodatkowe problemy. I wydaje się to po prostu znacznie bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tej sytuacji. Następnie. Projekt ustawy w sprawie tabletki dzień po trafi do Sejmu. Sprawa została sfinalizowana na posiedzeniu rządu, poinformował Donald Tusk. Sprecyzował, że mówimy o dostępie bez recepty dla zainteresowanych od 15 roku życia w górę. Jak mówił, sama ustawa jest bardzo prosta, bo tak naprawdę zmienia jeden krótki zapis w ustawie do tej pory obowiązującej. Mam nadzieję, że na etapie prac w parlamencie i później, kiedy ustawa znajdzie się na biurku pana prezydenta, nie będzie żadnych obiekcji, obstrukcji czy prób wetowania tej ustawy. Wydaje się bezdyskusyjne, że ten lek powinien być oczywiście powszechnie dostępny dla zainteresowanych, podkreślił Tusk. Przypomnijmy, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział w Sejmie, że antykoncepcja, również tak zwana awaryjna, powinna być szeroko dostępna. Jednocześnie zaznaczył, że kiedy do Sejmu wpłynie projekt rozporządzenia wraz z politykami Polski 2050, zastanowi się, czy pigułka powinna być dostępna bez recepty od 15 czy jednak 18 roku życia. Należy podkreślić, że Polska 2050 proponuje rozpisanie w tej sprawie referendum, do czego jednak nie są skłonne ani KO, ani Lewica. Nie znaczy to jednak, że sprawa nie wróci na wokandę i w takiej formie, gdyż w kwestiach światopoglądowych koalicjantów nie obowiązuje jednomyślność. Z tego powodu ministrze do spraw równości Katarzynie Kotuli nie spodobały się słowa marszałka Hołowni, który stwierdził, że zastanowi się, czy tabletka dzień po powinna być dostępna bez recepty od 15 czy jednak 18 roku życia. Zdaniem Kotuli, większości parlamentarnej przydałyby się także dzisiaj lekcja rzetelnej edukacji seksualnej. Przekonywała, że na takiej lekcje mógłby się zapisać też episkopat. Myślę, że wielu parlamentarzystów i parlamentarzystek ma ogromne braki, bo nie było w szkołach rzetelnej edukacji seksualnej. Dzisiaj są eksperci, ekspertki, które na pewno będą chętne, żeby tym, którzy mają braki w wiedzy w tym zakresie, wytłumaczyć. Tabletka dzień po nie jest tabletką poronną. Musimy zrobić wszystko, żeby ona była łatwo dostępna, także dlatego, żebyśmy mogli zapobiegać niechcianym ciążom, powiedziała pani Kotula. Widzicie, kochani, nasz nowy rząd jest tak bardzo zatroskany o ograniczenie nieletnim dostępu do potencjalnie szkodliwych substancji, że od 1 stycznia tego roku obowiązuje zakaz sprzedaży napojów energetycznych nieletnim. Ale tabletki hormonalne śmiało, tylko nie popijajcie ich energetykiem. I ja tego po prostu trochę nie rozumiem. Znaczy, dyskusja jakaś tam światopoglądowa na temat antykoncepcji nie ma chyba żadnego znaczenia w tym temacie, przynajmniej nie powinna mieć. Tylko pytanie, czy 15-latki powinny móc kupić lek hormonalny bez recepty? Ojejku, ale przecież nie będą tego łykać bez dobrego powodu, tylko będą korzystać z tego odpowiedzialnie.
No to dlaczego nie pozwalamy 15-latkom kupować energetyków? Przecież będą piły je odpowiedzialnie, prawda? W sensie, proszę się po prostu zdecydować. Albo zakładamy, że nastolatki nie potrafią w pełni odpowiedzialnie korzystać z substancji, które mogą im zaszkodzić, albo bierzcie se co chcecie i niech selekcja naturalna zdecyduje, co z wami będzie dalej. Bo póki co, to mamy kompletny, mam wrażenie, rozjazd w podejściu do pewnych spraw na tym szczeblu. Następnie, bardzo ciekawa opinia na temat afery rektor Harvardu, o której informowaliśmy też w poprzednich prasówkach. Incydent, który rozpoczął się od antysemickich wybryków, przeniósł falę artykułów wyrażających sceptycyzm w stosunku do zawodu profesora uniwersytetu, a zwłaszcza profesorów humanistyki i nauk społecznych. W Ameryce są dwa zawody traktowane, jak gdyby wykonujący odznaczali się nieomylnością – lekarz i profesor. Pierwszy wciąż uważany jest za panaceum na choroby. Pozycja drugiego zaczyna się chwiać, pisze profesor Eva Thompson w nowym felietonie z cyklu Widziane z Houston. Wszystko zaczęło się od wysłuchania w kongresie trzech rektorów wiodących amerykańskich uniwersytetów. Chodziło o to, że wojna Hamasu z Izraelem wywołała wiele demonstracji studenckich popierających Palestyńczyków i niektóre z nich przybrały wyraźnie antysemicki odcień. Podczas tego wysłuchania kongresmenka Elise Stefanik zadała rektor Harvarda, profesor Claudine Gay, informowaliśmy o niej kilka wydań temu, pytanie, zadała jej, czy standardy Harvarda, Harvard szczyci się wolnością słowa, pozwalają na nawoływanie do ludobójstwa Żydów, bowiem wśród propalestyńskich demonstrantów pojawiały się również takie głosy, na co rektor Gay odpowiedziała, to zależy od okoliczności. Wkrótce potem do wiadomości publicznej przedostał się fakt, że dorobek naukowy rektor Gay jest raczej skromny. Około tuzin artykułów i stustronnicowa książka. Trochę za mało, aby być promowaną na profesora zwyczajnego na dobrych uniwersytetach, a co dopiero na pozycję rektora najbardziej cenionej amerykańskiej wyższej uczelni. W obronie rektor Gay wystąpiło wielu profesorów i szacownych komitetów harvardzkich. Gdzieś z podziemi wydobyły się duchy dawno już zapomnianych sporów o to, czy Afroamerykanie są promowani na takie stanowiska dlatego, że są czarnoskórzy. Część profesorów twierdzi, że nie ma i nie było mowy o uprzywilejowaniu pani profesor ze względu na jej kolor skóry. Druga część mówi, że oto teraz zbieramy owoce tak zwanej affirmative action dotyczącej mniejszości rasowych. Ci ostatni podkreślają, że już od przeszło pokolenia czarni mają łatwiejszy niż biali dostęp do stypendiów i miejsc na przodujących uczelniach. Niezależnie od tego, jakie stanowisko tu zajmiemy, a sprawa rozlała się dość szeroko, media zajmują się nią już od paru tygodni. Cała afera brzydko pachnie. Przyzwyczailiśmy się patrzeć na wyższe uczelnie jako na oazy bezstronności, uczciwości, naukowości, tak nam sugerowało oświecenie. A tu okazuje się... W każdym razie pani Gay wróciła na stanowisko zwykłego harvardzkiego profesora, które zajmowała przed promocją na urząd rektora. Jej roczna pensja, około 900 tysięcy dolarów, nie została uszczuplona. W Ameryce jest zwyczaj, że ustępujący członek administracji uniwersyteckiej zachowuje to samo wynagrodzenie, które pobierał jako dziekan czy rektor. Do tego dochodzą sprawy personalne. Któż odważy się odrzucić artykuł znanego i cenionego naukowca? Wiadomość o tym, kto czytał i odrzucił dany maszynopis, zwykle dochodzi do autora wcześniej czy później. Tak więc istnieją ludzie nietykalni, których każde wymysły będą publikowane, jak również ludzie, którzy pomimo solidnego dorobku nie pojawiają się w najlepszych wydawnictwach. W ten sposób do społecznego i naukowego obiegu przedostaje się sporo fałszywych odkryć i błędnych konkluzji. Skandale tego rodzaju ilustrują słabość systemu kształcenia młodzieży, systemu rodem z oświecenia, bowiem amerykańskie uniwersytety już od dawna nie zajmują się przekazywaniem mądrości pokoleń nowym pokoleniom, co robiły na przykład średniowieczne uczelnie, lecz skierowane są na wynajdywanie coraz to nowych rozwiązań technologicznych i pomysłów społecznych. Mądrość pokoleń jest do wywozu. Pomniki byłych bohaterów, takich jak Krzysztof Kolumb czy Robert Lee, są burzone, bo zaprzeczają najnowszym teoriom sprawiedliwego społeczeństwa. Metafizykę zastąpiło uwielbienie dzieł artystycznych i teorii społecznych. Rola humanistyki i nauk społecznych polega na wciskaniu studentom do głów pomysłów skomponowanych w zaciszu profesorskich gabinetów. Profesorom najlepszych uniwersytetów wierzy się tak, jak niegdyś prorokom. Byłoby przesadą twierdzić, że sprawa rektor Gay spowoduje natychmiastowe zmiany w funkcjonowaniu wyższych uczelni. System, który obecnie panuje, zadowala wielu. Ale jest to chyba jedna z tych kropli, które drążą skałę. Zmuszenie rektora Harvardu do rezygnacji jest poważnym krokiem w uświadamianiu społeczeństwa, że uniwersytety nie potrafią praktykować samokontroli. Kiedy ta świadomość dotrze do większości obywateli, nie wiadomo, ale ten proces już się rozpoczął. To jest bardzo ciekawa opinia. I jak zawsze jest
pytanie, na ile problemy zachodnich uczelni udzielają się też uczelniom polskim i mi się wydaje, że oczywiście w znacznie mniejszym stopniu odbywa się to u nas, jest to u nas widoczne, niż tam, ale chyba naiwnością byłoby uważać, że nas ten problem w ogóle nie dotyczy. I chyba możemy mieć obawy, że u nas przynajmniej jeszcze przez jakiś czas będzie się to raczej pogłębiać, a nie, że ludzie już zaczynają się w tym temacie budzić. Ale kto wie, zobaczymy. Następnie. Kanadyjski rząd wprowadza zmiany w Muzeum Anis Zielonego Wzgórza. Od teraz wystawia ma zapewniać sprawiedliwy i równy dostęp dla osób niedostatecznie reprezentowanych, dlatego państwowy zarząd chce, by na wystawie pojawiła się ludność rdzenna Kanady, osoby o innym kolorze skóry niż biała, czy przedstawiciele mniejszości. Odwiedzającym należy udostępnić nowe narracje, perspektywy i głosy, argumentuje instytucja. A głosy twierdzące, że żadne z tych zjawisk nie stanowiły elementu książki, są ignorowane. Napisana ponad 100 lat temu Ania z Zielonego Wzgórza, autorstwa Lucy Montgomery, jest ikoną kultury kanadyjskiej i jednym ze znaków rozpoznawczych tego kraju. Na wyspie księcia Edwarda, gdzie rozgrywała się akcja XIX-wiecznej powieści, znajduje się państwowe muzeum, które opowiada o historii popularnej książki i jej fikcyjnej fabule. Zgodnie z decyzją rządu w Ottawie, w centrum pojawią się właśnie zmiany. Parks Canada, czyli państwowy zarządca obiektu, przedstawił w minionym tygodniu wyniki raportu, którego celem było opracowanie rozwiązań dążących do eliminowania wykluczeń społecznych i przeciwdziałania dyskryminacji. Jak przewiduje nowa 15-letnia koncepcja, wystawa o Ani z Zielonego Wzgórza ma zawierać więcej elementów inkluzywnych. W związku z tym należy udostępnić odwiedzającym nowe narracje, perspektywy i głosy. Jak już wspominaliśmy, czytamy w raporcie. Miejsce dziedzictwa Ani z Zielonego Wzgórza w Parku Narodowym Cavendish odwiedza rocznie blisko 200 tysięcy osób z całego świata. Muzeum działa w obecnej formie od 1936 roku, gdy trafiło pod zarząd państwowy. Na miejscu dostępne jest centrum dla zwiedzających, sklep z pamiątkami i kawiarnia. To nie pierwszy raz, gdy rząd w Ottawie planuje zmiany w interpretacji historii. W 2021 roku Kanadyjska Biblioteka Narodowa, w zbiorach, w której znajdują się oficjalnie archiwum państwowe się tam znajduje, zapowiedziała usunięcie tomów opowiadających o pierwszych premierach tego kraju. W oficjalnym komunikacie podano, że akta były przestarzałe i zbędne, a wszystkie nieaktualne dokumenty będą sukcesywnie usuwane. Takie działania spowodowane są nową polityką rządu związaną ze zrywaniem z trudną przeszłością. Wiecie, jeżeli ktoś mówi, nie jesteśmy szczególnie dumni z tego, co nasi przodkowie robili tutaj w Ameryce, to rozumiem. Ale jeżeli potem następuje, więc musimy zmienić nawet Muzeum Książki dla Dzieci, tak aby opowiadało ono politpoprawną narrację, a nie narrację zrzeczonej książki, to czy na pewno chodzi o to, że ktoś mierzy się z trudną przeszłością? Czy może ktoś wyczuł klimat polityczny pozwalający na inwazję ideologiczną w absolutnie każdą sferę życia, nawet taką jak książki dla dzieci? W celu zasypywania ludzi poczuciem winy za rzeczy, z którymi osobiście nie mieli nic wspólnego, żeby tylko posłusznie wykonywali polecenia od aktywistów, którzy sami siebie mianowali odpowiedzialnymi za rozliczanie narodu z trudnej przeszłości, tak? I to jest oczywiście Kanada. W Polsce nie ma takich problemów, ale ja jestem ciekaw, czy zgodnie z dotychczasową tradycją kopiowania wszystkich patologii Zachodu, to u nas też zawita już niedługo. Jestem po prostu ciekaw, czy za 10 lat, nie wiem, w Muzeum Bolka i Lolka będzie wystawa nieposzanowania praw Ukraińców przed wojną albo, nie wiem, o mordzie w Jedwabnem na przykład. No brzmi to abstrakcyjnie, no ale mamy mieć wystawy rozliczające Kanadę z trudnej przeszłości w Muzeum Ani z Zielonego Wzgórza. Więc czy to jest aż tak strasznie abstrakcyjne? Bo wiecie, na przykład ostatnio mi się rzuciło, pan Tomasz List, tak, ostatnio w rozmowie u Moniki Jaruzelskiej, mówił, że Polaków nie powinno opuszczać poczucie winy za takie rzeczy jak Jedwabne. Więc ja nie wiem, czy jesteśmy na takiej drodze jak tamte kraje? Nie wiem. Jestem ciekaw, tak? Napiszcie, co sądzicie. Kolejno. Włoski Sąd Najwyższy orzekł, że salut rzymski, popularne pozdrowienie używane przez ugrupowania faszystowskie, może być używany na wiecach. Są jednak dwa wyjątki. Takich gestów nie można wykonywać, jeśli zagrażają one porządkowi publicznemu lub stwarzają ryzyko odrodzenia się zdelegalizowanej we Włoszech partii faszystowskiej. Ja jestem bardzo ciekaw, jak oni będą weryfikować to, czy te kryteria zostały przekroczone. Wydany w czwartek werdykt dotyczy sprawy 8 członków ugrupowania Casa Pound, którzy w 2016 roku w Mediolanie upamiętniali salutami rzymskimi Sergio Ramellego, studenta działacza skrajnej prawicy, zamordowanego w 1975 roku przez komunistycznych bojowników. Mężczyźni w 2020 roku zostali uniewinnieni, a dwa lata później w sądzie wyższej instancji skazani. Czwartkowe orzeczenie Sądu Najwyższego sprawia, że będą sądzeni od nowa. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że orzeczenie sądu skrytykowało zarówno kilku członków włoskich partii opozycyjnych, jak i przywódcy społeczności żydowskiej. Planują oni wkrótce zwołać demonstrację, by wyrazić swój sprzeciw wobec werdyktu. Wyrok zapadł prawie dwa tygodnie
tygodnie po wiecu, na którym ponad 150 mężczyzn wykonało salut rzymski w centrum Rzymu w celu upamiętnienia śmierci dwóch członków skrajnie prawicowej grupy młodzieżowej, którzy zostali zabici 7 stycznia 1978 roku. I w związku z demonstracją nikt nie został aresztowany, aczkolwiek dochodzenie w tej sprawie trwa. Wiecie, co się mówi we Włoszech? Że Mussolini to może i mordował przeciwników politycznych, ale pociągi przyjeżdżały na czas. Ja nie żartuję, można czasem spotkać takie hasła tam. I to jest jeden z wielu tego typu newsów, ukazujący, że tak się wyrażę, obecny stan nacjonalizmów zachodnioeuropejskich. I te newsy są szczególnie interesujące w świetle tego, jak się próbuje wymawiać tutaj, że to Polska jest o krok od faszyzmu, prawda? I nie pytajcie, ilu jest tam zarejestrowanych działaczy neonazistowskich w Niemczech. Nie patrzcie, co się dzieje we Włoszech, tylko was ma nie opuszczać poczucie winy. Kolejno. Na całym świecie wzrasta przemoc wobec chrześcijan. W 2023 roku około 365 milionów wyznawców tej religii zaznało prześladowań. O 5 milionów więcej niż rok wcześniej, alarmuje dziennik Le Figaro, powołując się na dane francuskiej organizacji pozarządowej Porte Ouverte. W 2023 roku chrześcijanie doświadczyli poważnych prześladowań i dyskryminacji w 78 krajach, wskazuje rzeczony portal. W opublikowanym we wtorek raporcie Globalny Indeks Prześladowań Chrześcijan. Najgorsza sytuacja panuje w krajach Afryki Subsaharyjskiej i w Indiach. Organizacja jest zaniepokojona wzrostem działań antychrześcijańskich, które narastają od 5 lat i charakteryzują się przemocą w 30 krajach. Indie to państwo, w którym liczba chrześcijan prześladowanych z powodów religijnych jest najwyższa. W więzieniach przebywa ponad 2300 wierzących. W kraju odnotowano też największą liczbę ataków na kościoły, 2200 ponad. W sumie w 2023 roku na całym świecie celem ataku było ponad 14 tysięcy kościołów, to 7-krotny wzrost rok do roku. Afryka subsaharyjska stała się zakładnikiem islamskiego ekstremizmu i dotyczy to 26 krajów, w których mnożą się grupy powiązane z państwem islamskim i Al-Kaidą, napisano w raporcie wspomnianym. Od lat Afryka subsaharyjska jest regionem, w którym najwięcej chrześcijan jest zabijanych z powodu wiary. Islamscy ekstremiści wykorzystują niestabilność polityczną i słabość w zarządzaniu lub bezpieczeństwie, aby rozwijać swoją działalność dżihadystyczną i atakować chrześcijan w Somalii, Nigerii, Mali, Burkina Faso i Mozambiku, stwierdza organizacja. Nigeria to państwo najbardziej niebezpieczne dla chrześcijan. Odnotowano w nim ponad 4 tysiące zabójstw. W ubiegłym roku porwano w tym kraju również ponad 3 tysiące chrześcijan. Chiny przodują w stosowaniu procedur administracyjnych wymierzonych w chrześcijan. W Chińskiej Republice Ludowej nie może funkcjonować ponad 10 tysięcy miejsc kultu, które zamknięto w czasie walki z pandemią i nie otwarto ich nigdy. Dramatyczna sytuacja jest również w Korei Północnej. Od ponad 20 lat nie ma przestrzeni wolności dla chrześcijan, którzy są zmuszani do praktykowania religii w jak największej tajemnicy, przypomina raport. Pogarsza się sytuacja chrześcijan w krajach Afryki Północnej, Syrii, Turcji oraz na Bliskim Wschodzie, gdzie chrześcijanie czują się coraz mniej akceptowani, wskazuje Porte Ouverte. Podrzucam ten temat jako ciekawostkę, ponieważ na szczęście to jest ponownie problem, który w ogóle nie dotyczy naszego rejonu geograficznego. Natomiast to też jest dobry moment, żeby przypomnieć, że takie zjawisko, to co tu jest opisane, to są prześladowania, tak? A nie to, że ktoś powiedział coś niemiłego albo, nie wiem, wywiesił tęczową flagę na pomniku. Bo wiecie, ja się spotykałem się z takimi hasłami zupełnie na poważnie, że nie wiem, w Polsce tam ktoś prześladuje chrześcijan, prawda? I warto zauważyć, że takie stwierdzenia to są nie tylko nieprawdziwe, ale w nich jest zaszyte takie stwierdzenie, że no wiecie, my tutaj doświadczamy tej samej kategorii zjawiska, bo nazywane tą samą nazwą, prześladowanie, co ludzie mordowani w Afryce, czy tam więzieni w Chinach, tak? I to jest nie tylko nieprawda, ale to jest wręcz rażąco bagatelizujące cudzą krzywdę. To jest próba przypisywania się, wiecie, my też jesteśmy ofiarami, tak? Nie. Nic nawet zbliżonego do tego typu rzeczy się przecież nie dzieje w naszym rejonie. Ale wiecie, też z drugiej strony można powiedzieć, no ja się też nieraz spotkałem z sytuacją, że gdy pojawia się stwierdzenie, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie, co technicznie rzecz ujmując jest prawdą, to w reakcji na to pojawiają się śmichy, chichy, bagatelizowanie albo stwierdzanie, że dobrze im tak. No bo wiecie, jeżeli to jest akurat to są chrześcijanie, to nagle to się staje zupełnie nieważne albo śmieszne, że ludzi się morduje albo wsadza do więzień za przekonania. Może pamiętacie taką sytuację, pani posłanka Prokop Paczkowska kiedyś mówiła, że w reakcji na rozstrzelanie 700 chrześcijan w Etiopii pisała, że w sumie oni się sami o to prosili, nie? A takie zachowania to dosłownie szkoda komentować. Następnie. Unia Europejska chce przeciwdziałać praniu pieniędzy i planuje wprowadzenie ograniczenia zakupów dokonywanych za gotówkę. Oprócz sprzedawców detalicznych, dóbr luksusowych, problem dotyczy także profesjonalnej piłki nożnej. W Unii Europejskiej mają zostać w przyszłości zakazane płatności gotówkowe na kwotę powyżej 10 tysięcy euro. Jak uzasadnia Bruksela, ma to na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jak zapowiedziała Rada Europejska, negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich uzgadniają odpowiednie regulacje. Przy dużych płatnościach gotówkowych należy sprawdzić tożsamość klientów,
którzy dokonują transakcji gotówkowej o wartości od 3000 do 10 tysięcy euro, a w razie potrzeby zgłaszać podejrzane zachowania. Państwa członkowskie będą miały możliwość nałożenia niższego maksymalnego limitu. W uzasadnieniu czytamy, że podmioty, których dotyczą te ustalenia, jak instytucje finansowe, banki, agencje nieruchomości, podmioty świadczące usługi zarządzania aktywami, kasyna, handlowcy, odgrywają kluczową rolę w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ponieważ mają najwięcej możliwości wykrywania podejrzanych działań. No i cóż ja mogę powiedzieć? Nie wiem, może to trochę fatalistycznie zabrzmi, ale to jest po prostu, mam wrażenie, taki kolejny punkt zmian, które cały czas idą w tę samą stronę, większego wglądu rządów w prywatne działania obywateli w imię bezpieczeństwa. I dla jasności, ja nie sugeruję, że za tym koniecznie stoi jakiś złowieszczy cel inwigilacji społeczeństwa. Nie o to mi chodzi, bo może ludzie, którzy to wprowadzają, zupełnie na poważnie robią to tylko po to, żeby ograniczyć możliwość prania pieniędzy, co jest samo w sobie dobrym celem, ale chciałbym zauważyć, że no, po raz kolejny, krok po kroku, stwarzane są narzędzia i rozwiązania, które dają możliwość złowieszczej rządowej inwigilacji życia prywatnego i jesteśmy proszeni, żeby zaufać, że w przyszłości też nikt tych narzędzi do tego nie wykorzysta. No bo co tam wam w ogóle przeszkadza, że jak okrawanie kolejnych swobód, uzależniania kolejnych zachowań od rządowej aprobaty i tak dalej. Jeśli tylko będziecie grzeczni, to nic wam się nie stanie. Ale to oczywiście my decydujemy o tym, kto jest grzeczny, a kto nie. Dlatego mam po prostu delikatne wątpliwości, czy to jest ogólnie dobry kierunek zmian. No i to tyle. Tradycyjnie tego typu koszulki oraz kubki, a także książkę Wojna Idei, Myśl po swojemu. Po to wszystko zapraszamy do sklepu zależy.pl. Link do bonusowej części prasówki jest jak zawsze w opisie. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.